Hej, cześć wszystkim, z tej strony Judy, witam was do kolejnego już filmiku z serii Let's Play Harry Potter i Zakon Feniksa. I co, znowu mnie tutaj wywaliło, bo aż nie chce mi się wierzyć, że tu skończyłem. Wiecie co? Tak, powiem wam tyle, gdzie ja mogę iść? Biblioteka. W sumie pójdziemy do biblioteki, a gdzie się znajduje Ginny, bo nie wiem w sumie czy nawet... A Ginny jest tam bardzo blisko, dobrze. Bo weźmiemy dwie pieczenie przy jednym ogniu. A o co mi chodzi? Może niektórzy nie wiedzą, Boże, ten zegar zapierdala od czasu, kiedy go, wiecie, poprzestawiałem troszeczkę. No otwórz się, tak, tak. W każdym razie chodzi mi o to, że... No przeczytałem to, co do mnie pisaliście w komentarzach, to o was tak bardzo prosiłem, czyli to wszystko odnośnie tego, gdzie się znajduje choćby ta księga dla Snape'a i dostałem odpowiedź, że ona jest w bibliotece, że ja po prostu jestem ślepy chyba, że ona jest tam na końcu po lewej stronie, tam gdzie jest wolny regał. Dlatego ja jestem ciekaw. Ja jestem ciekaw i tyle mogę wam powiedzieć. Naprawdę, tak, jestem przyjacielem Puchonów, niech ci będzie. Niech ci będzie, chłopcze. Dobra, gdzie my jesteśmy? Dobra, to jest dziedziniec transmutacji. Czyli spotkać Ginny możemy chyba na nim. Albo i nie. Nie wiem, nie spojrzałem dokładnie na mapę. Na razie jednak idziemy tutaj. Ja chcę jeszcze raz zobaczyć bibliotekę. Oj, nie ta strona. Tutaj, tutaj, no tak. Tu jest wszystko. Boże, jak ja muszę się tutaj nachodzić. Biedactwo ja jestem. Uwierzcie mi. Ten Hogwart jest taki duży, a ja biegam po nim i biegam, i biegam, i biegam. I tak w kółko, Macieju. Dobra. Tu jest biblioteczka. Tu była, to była ta, ten duch Ravenclaw, co nie? Chyba tak. No dobra, czemu biec nie mogę? Dobra, już mogę biec. Ktoś mi mówił, czekajcie. Aż muszę ogarnąć, a może to tutaj? Tu na końcu. Chociaż nie było, że na końcu biblioteki, to koniec biblioteki to jest tam. Ale wolę sprawdzać ostatnie regały. No ktoś powiedział, że na końcu biblioteki po lewej. Tam, gdzie jest pusty regał. Tu są zwykłe księgi. Czekajcie, no to tutaj jest nie ostatni. Jest tu jakiś pusty regał? No, ja jestem w bibliotece, kobieto, nie zauważyłaś. No nie no, słuchajcie, czasem aż nie da słuchać się Hermiony i jej strasznych rad, no bo nie oszukujmy się, no co to ma być? Dobra, tu jest pusty regał. No proszę bardzo, dzięki wam za info. Musisz napisać ten esej. Ale wiesz co? Myślę, że mogłabym ci go poprawić. Tego też. Oraz... Reasumując... I co? Tyle? Napisałaś mi? W ogóle... No spoko, ona powiedziała mogłabym, a pisało mógłbym. Jakoby Hermiona była... facetem. Słyszeliście takie rzeczy? No normalnie nie wiem co. Dobra, to może jednak oddajmy najpierw Snape'owi, żeby wiecie, żeby wykonać sobie najpierw takie zadania. No ciekaw jestem, co powie Severus Snape, czyli człowiek, który no za Harrym nie przepada i zresztą pokazywał to już niejednokrotnie. Zresztą nawet jak podchodziliśmy do niego w tej części, to do nas taki, jak wiecie, taki za bardzo chętny to on nie był do rozmów. Okej, dziedziniec transmutacji tutaj dobrze biegnę, okej. Z Ginny porozmawiamy sobie później, bo nie ma... Co, gdzie mam biec? Czekajcie, bo już nie ogarniam, gdzie to mi pokazuje. Tam, czy jednak tutaj? Okej. Zatem, co? Na mecz Irlandii? A no, dobra. Mistrzostwa Świata już były, ale czemu nie? Mogą sobie jechać na mecz Irlandii. Gdzie jest wejście do lochu? Chyba tutaj. Owszem. No zobaczymy, czy Severus Snape da nam jakąś dobrą ocenę, whatever. Jestem naprawdę ciekaw. Tutaj? Dobra, kurde, zapomniałem. Trochę nie grałem, nawet powiedziałbym, że dość długo nie grałem w Harry'ego. W wyniku czego, no chyba trochę mi się pozapominało. I to jest dość mocno widoczne. Że jednak, wiecie, nie ogarniam co, gdzie jest. Tak jakbym, nie wiem, znów zaczynał grać od nowa. Ale tak to jest, jak człowiek się skupia na innych grach, potem zapomina o tej danej, w którą gra i takie tam zabawy. W ogóle za oknem jeździ mi jakaś koparka, nie wiem co oni tam wyprawiają, ale ja mam nadzieję, że wy nie słyszycie tutaj żadnych problemów. Okej, biegnij. Tu będzie Severus Snape na 100% stał, owszem. Profesorze Snape, moje wypracowanie o Selenicie. Czyżby? Zobaczymy. Czy nie pomyliłeś selenitu z seledynem? Zadowalające. Za mną. Pamiętaj, Potter, że podczas sumów nie będziesz mógł polegać na pannie Granger.
O mój Boże, rozgrywka pucharowa odblokowała wykonaną pracę domową dla wszystkich nauczycieli. Ej, to ja teraz mam jakieś egzaminy dla nich? Tak to... Ej, czemu nie mogę iść? Co się dzieje? Nie, nie, gówno mi obchodzi twój pokój. Dobra, słuchajcie, ale... Mogę wyjść? Mogę. Kto to w ogóle mówi? Co? O co chodzi z tymi głosami, które zaczynam słyszeć w głowie? Bo tak to zabrzmiało. Dobra, słuchajcie. Mam jakieś tam lekcje dla nauczycieli odblokowane, ale jak mówię, to mnie chwilowo zupełnie nie interesuje. Nie wiem w sumie nawet, czy je wykonamy. Taka prawda, bo jakoś tak no nie mam ochoty wykonywać tych lekcji dla nauczycieli. Moim celem jest raczej ukończenie gry nie na 100%, ale bardziej takie fabularne, żeby, wiecie, skończyć tam, gdzie się kończy fabuła. Znaczy w sumie te zadania to są sumy, prawda? Bo to jest piąty rok, owszem. Ale cóż, nie będziemy zdawać sumów. No gdzie jesteś, Ginny? Gdzie jesteś? Tu jesteś, Ginny? Czy ona nas właśnie nie podbiegła? Nie zgadniesz, co robimy. Odpalacie kieszonkowe bagna Freda i George'a? Tak. Skąd wiesz? Zdjęłam następne bagno, ale musiałam je schować przed Malfoyem. No i co, tu jest X, tu mam coś postawić, a na tym drzewie też coś się znajduje, tylko no wskazało mi na drzewo, a ja nie mam bladego pojęcia dlaczego. Ej, ty, powiedz mi czemu, Ginny. No, jakbym... A, dobra, ono jest tam, dobra, widzę je. Mogę od razu rzucić? No, jakie to proste. Pudełko z bagnem. Dobrze się zastanów. Spadaj. Duma cię rozpiera. A masz, Potter. Zaczyna się walka. Dawno już nie walczyliśmy. No co będzie takie obroty? Ja chcę sobie z nimi powalczyć. Nie walczyłem już wieki dosłownie. No atakuj, 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 atakuj. No bijesz ich, Harry, bijesz. Wow, powiem wam, że walka w tej części Harry'ego Pottera i zgaduję, że w kolejnych jeszcze bardziej nawet, bo widziałem, co się dzieje w insygniach śmierci. Tam to jest dosłownie... dosłownie... Lewi korpus mu zrobiłem, ale jaja. O, ale dobre. Zobaczcie, jak zwisa. Dobra, muszę zacząć używać właśnie takich czarów. No, napierdalajcie go. Chodzi mi o to, że w insygniach śmierci to normalnie rzucanie czarów wygląda jak w Call of Duty strzelaniem. Dosłownie tak, takie coś mi przychodzi na myśl, kiedy tam to widzę. No, dawaj. Ja nie wiem już, jakie czary rzucam. Staram się rzucić na niego. O, pięknie, jakoś tam w miarę dostał. Może jeszcze raz mi się uda lewy korpus rzucić, nie wiem, ale dobra, ona już leży, to jest chyba Pansy Parkinson, nie jestem na 100% pewnym, ale nie cwaniakuj, tak, chodź tutaj, tu jest za dużo kobiet, powiem wam, bo to aż tak nie wolno bić kobiet. Ktoś tam leży, o nie, ktoś tam leży, do przywal mu, to jest Krabby Goyle, a tam to nie, to jest chyba Pansy Parkinson, nie mam 100% pewności, no bo wiadomo, to nie musi być ona. Wow, czemu ta walka tyle trwa? W ogóle to poczekajcie, ja sobie muszę ogarnąć jeszcze raz listę zaklęć. Ale tu nie ma tych takich do walki listy zaklęć? Wow, bo już zapomniałem tych niektórych, może się jeszcze okaże, że będę tak walczyć w nieskończoność. No wstawaj, Harry. No staram się. Dobra, tam już ktoś leży. Kto rzucił Petrificus Totalus? O, Rictu Sempra, pięknie. No dawaj, nawalaj w niego. O, patrzcie, ale go... No normalnie go zrobiłem z kamień z niego. No dawaj, jeszcze raz, Harry. Jeszcze raz. O, pięknie. I teraz nawalaj w niego. W Pansy również możesz nawalać. No dobra, umiem go powstrzymać na ten... Ta, samochwał. A jakoś ci was powstrzymuje wszystkich. No, rzuć czymś krab. Dobra, słuchajcie, ta walka zaczyna się aż nadto przedłużać. Ale no, rywale też wcale tacy słabi nie są. Oni się tu bronią. No czemu nie mogę się ruszyć? Zbugowałem się? Nie wiem, ale nie mogłem się ruszyć. O, dobra, koniec jednak już. Fantastycznie! Bardzo dobrze, Ginny. Dzięki, Hermiono. A ja to co? Ochronuś, dziękuję. Ale wyśmiali Rona. Ale nieładnie. W ogóle, czy zadanie dla Ginny zostało wykonane? Tak. To co ja mam teraz robić, że się tak was ładnie spytam?
Ej, ale ja nie położyłem tego bagna w tym miejscu, które powinno być. Gdzie jest to bagno? Zdejmij je. Nie wiem dlaczego, ale ono niby wcześniej leciało, a teraz już nie leci. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście po zrobieniu tego coś się stanie. Coś się będzie działo. Czy... No i co, bagno się odpali? A teraz trzeba jeszcze je odpalić, czekajcie. No to lista zaklęć. Chcę użyć tego. Incendio, incendio. Aha, to było tak, okej. No chodź tutaj. Nie, co ty robisz? O, tam były jakieś punkty do zdobycia. Nie depulso, ale no pisało, że tak jest ten czar. No wiecie, o co mi chodzi. Czyżby tam się coś pomyliło z tym incendio? No może rzeczywiście to jest... nie tutaj. A czekajcie, tu były ławki do postawienia, ale ja już je chyba kładłem. No i co jest z tym? Chcę zobaczyć różnicę między depulso. To jest tak, a incendio? No, to jest prawie to samo. Nie, tutaj, na to rzucaj, Harry. Na to, nie tam, na to rzucaj. No może teraz, czekajcie, spróbuję tak szybko. No ale to jest depulso. Ale głupie, nie no, powiem wam, że rzucanie incendio, depulso, no, takie miejsca jest straszliwie głupie. Jeszcze raz sobie chcę zobaczyć, czy to jest najpierw kliknięcie myszką, czy... No tak, najpierw klika myszką. O, i proszę bardzo, jednak zadziałało. Dobra, trzeba pomyśleć trochę. Zmieszę Umbridge z błotem i ośmieszy ją przed ministerstwem. O tak, zaleją ją skargi. Możemy już iść? No dobra, ale dokąd? Że ja się tak spytam, nie mam żadnych zadań. Ale fajnie, nie mam żadnych zadań i co ja zrobię? A czekajcie, pójdziemy sobie jeszcze raz do biblioteki. Ponieważ chcę sprawdzić, że rzeczywiście teraz będę mógł grać z kimś tam w szachy. Ale no kurde, no ej, no wykonałem wszystkie zadania i co, nic mi się nie odblokowało? Aż nie uważacie, że to trochę dziwne? Dla mnie to więcej niż dziwne, taka prawda. Nie wiem, nie ma żadnego zdania, no chyba, że się muszę udać w jakieś miejsce, żeby coś się odblokowało. Szkoda tylko, że gra mnie nie chce tam pokierować, a dobra, tutaj. Bo gra powinna mnie pokierować w miejsca, to wiecie, w które powinienem dojść, żeby coś się rzeczywiście zmieniło. Znaczy, to powinno być tak, że powinna być moim zdaniem cutscenka, że wiecie, Harry nagle słyszy, znaczy widzi Syriusza w niebezpieczeństwie itp. itd. Dobra, czy tu jest koleś od szachów? Czy ja mogę z tobą grać? Ale czemu ja nie mogę z nim grać? To mnie boli. Słuchajcie, to mnie boli. Nie wiem jak was, ale ja chciałbym zagrać sobie w nim w szachy, a nie mogę. Tak, wesoło tam jak cholera. No i teraz mam takie dobre pytanie, naprawdę, co ja muszę zrobić, czemu ja to włączyłem? Ja chcę sobie, dobra, do wielkiej sali znajdziemy, może tam będę mógł z kimś zagrać? Nie podoba mi się to, słuchajcie, to mi się nie podoba i mam nadzieję, że wszyscy mnie rozumieją, no nie wiem, co robić w tym momencie. Misje dla nauczycieli nie są, na 100% nie są obowiązkowe, w to aż nie mógłbym uwierzyć, a dodatkowo przecież... Jak wiecie, no nie ma innego zadania na po prostu mapie Huncwotów. Nie mogę nic uaktywnić, mam wszystko zakończone powodzeniem. No i człowiek tylko może teraz się zastanawiać. What the fucking hell? Co ja powinienem robić? Aha, muszę w tamtą stronę iść. Okej, okay, stópki, pójdę w tą stronę, jeżeli tak bardzo chcecie pewnie do portretu. Tu już piękne bagno. No McGonagall na pewno się... Znaczy ona się nie wkurzyła, bo to co prawda jej dziedziniec transmutacji. To jednak ona nie przepada, wiecie, za Umbridge również. A w sumie, ej, McGonagall nie powinno tu już być. Bo ona potem też odeszła z tego, co pamiętam, jak czytałem. Znaczy, nie odeszła, tylko że została ranna, kiedy tam chciała bronić Hagrida. Tak, to jakoś tak było. No dobra, tu jest wielka sala. I co teraz? Co teraz? Naprawdę zastanawiam się, co teraz? Jest tu ktoś, kto gra w szachy? No nie, tu jest tylko, żeby grać w szachy. Ale żeby z kimś grać w szachy, to już tak fajnie nie ma. To powinien być koleś ze Slytherinu. Ojejku. No, powiem wam tak. No mam teraz... Zakłopotany jestem. Jestem trochę zakłopotany. No, dzięki. No dokładnie, też mam to gdzieś. Jak to mamy zadanie? Nie, słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, co ja mam robić do jasnej cholery. No zobaczcie, no zadania są puste. A może pójdziemy do gabinetu Umbridge? Nie wiem. Może tam trzeba iść? Może trzeba się domyślić tego? I don't know, ale zaraz się przekonamy, słuchajcie, pochodzimy sobie trochę.
bo naprawdę nie mam innego pomysłu. Dzisiejszy odcinek jest za krótki, żeby go przerwać, żebyście mi pomogli, co ja mam zrobić, bo nie wierzę, że chodzi o zajęcia dla nauczycieli, tam wiecie, te sumy. Tego raczej na 100% nie jest obowiązkowy do wykonywania, a przynajmniej takie jest moje zdanie. Jeżeli taka prawda nie jest, no to musicie mnie z niej wyprowadzić. Ale co? Gdzie mam iść? Co tutaj? Aha, dobra, tutaj. Jeżeli rzeczywiście tak nie jest, to proszę, napiszcie mi, powiedzcie mi, czemu, jak, co itp. Ciekaw jestem, czy jak sobie wejdę tak do Umbridge, wiecie, tak bezpańsko, tak no, siema Umbridge, co tam, chcę skorzystać z twojego kominka, czy to zadziała? raczej nie, ale ja sobie aż tak z ciekawości chcę pójść tam, obczaić to, bo nie wiem, skąd ja mogę wiedzieć? No, nie rozumiem. Coś tam ktoś gadał odnośnie... A właśnie, czekajcie, przecież ja mam zawsze Rona i Hermiona, czemu ja się ich nie zapytam? Powinniśmy znaleźć członków GD i upewnić się... No tak... Ale już znalazłem członków GD wszystkich, a ty, Ron, może ty masz jakieś cenniejsze info? Tak... Oj, Ron, zobacz, patrz się na to, Ronaldzie, patrz się na to, bo mnie zaczynasz wkurwiać. Nie masz żadnych zadań, żadnych członków, nie mogę w dół iść, nie mogę w górę iść, nic. Jak ja mam to obczaić? Co ja mam robić? Albo zbugowałem grę, jeszcze się okaże. Nie no, aż tak chyba głupio nie jest. No ale, no jestem zdziwiony, musicie mnie zrozumieć. No kurde, dlaczego? Dlaczego? Nie podoba mi się takie coś. Naprawdę, no jeżeli już dzisiaj miałem nadzieję, że gdzieś pójdziemy dalej z fabułą. A tu co? Tylko zdanie dla Ginny, tylko znaleziony, wiecie, ten podręcznik dla snajpa. O, co? Uaktywniłem już to wcześniej? Bo tu można wcisnąć, to jest, w ogóle to nie jest tajne przejście. Bo to jest, wiecie, znaczy... No właśnie. Właśnie. Które są zablokowane. Skrzaty się nimi zajmą. Ty chciałbyś je sprzątać? Nie, no przecież nie jestem skrzatem. Oni, ten ich odwieczny spór o skrzaty. O, gdzie ja lecę? Czasem to sterowanie mimo wszystko nie jest za dobre. Najbardziej podobało mi się sterowanie z trzeciej części Harry'ego Pottera. Tam było naprawdę ogarnięte. A w tych nowych częściach i w tych nawet pierwszej, drugiej... No to sterowanie trochę niestety nawala na... O, gdzie ja tu idę? Aha, dobra, bo tutaj też można iść. Ale ja chcę iść do góry, do Umbridge. Powiedzieć jej, że zdemolowałem szkołę. Niech wie, kto to zrobił. Gdzie to tutaj jest? W ogóle nie, tu jest jakaś miotła, ale zupełnie mi niepotrzebna. Ej, Umbridge, gdzie... O, tu coś można uruchomić? Co to jest? Nie wiem, mogę kliknąć Enter niby na to, a niby nie. Chyba, że Depulsa mogę użyć. Nie wiem. Szczerze nie mam bladego pojęcia, co ja mam z tym zrobić. A walić to, co ja mam z tym robić. Nie interesuje mnie to. Poszukajmy Umbridge. Zobaczymy jej reakcję. Zobaczymy. Hej, Umbridge. Umbridge, jesteś tutaj? Mogę wejść? Ej, no nie mogę wejść. Drzwi do Umbridge są zablokowane. No co to ma do kurwy nędzy być? I niech mi nikt nie pisze, że ona teraz siedzi w gabinecie Dumbledora, ponieważ ona nigdy nie miała tam wstępu. Portrety nie chciały jej przepuścić. No ale nie mogłem tam przejść. No jasna cholera, to co ja mam robić? A może pójdziemy rzeczywiście do tej jakiejś profesor Sinister? To jest ta, która zajmuje się przepowiadaniem przyszłości. To gdzie my to mamy? Lochy, łazienka. Nie. Znaczy ogólnie to siódme piętro, okej. Ej, kurde, nie kliknąłem. Siódme piętro, okej. Nie no, słuchajcie. Jeżeli nie tam i rzeczywiście nie ma tam żadnej lekcji... A no w sumie, bo nie wiem, czy ją już wyrzucono, czy nie. Nie wiem. Boję się, czy to są spoilery, czy to jest po prostu mój brak pamięci. No musicie mnie zrozumieć, że ja chciałbym coś robić, ale w tym momencie nie ogarniam nawet co. Biegam po Hogwarcie jak debil, aczkolwiek to nie pierwszy odcinek, kiedy to robię. Ale chciałbym znaleźć rzeczywiście coś pożytecznego. Zanim dojdziemy na piąte piętro, to pewnie też mi chwilę zajmie. Ale idziemy. Może tam dojdziemy. No cześć Harry, witaj się z wszystkimi, brzydko innym odpowiadaj. Harry to jest dziwny koleś. Gdzie ja muszę iść, gdzie jest to piąte piętro? Czemu tu nie ma żadnego portretu, znaczy piąte, siódme, który przeprowadza mnie na siódme piętro? Ale pewnie powiecie, że ja nie wszystko odblokowałem, dlatego teraz się kręcę jak głupek. Dobra, na pewno do góry, na pewno tam. No już trochę Hogwartu przeszliśmy, więc jak nie portret, to od razu... No dobra, czy my jesteśmy... Tak. No to chodźmy po prostu na siódme piętro, no jasne, to była najlepsza myśl. Na schody, tutaj na siódme piętro, tylko oczywiście schody lecą sobie w chujam i po prostu olewają mnie. Niech tu coś... No w końcu... Tak, mrukiem, ja wam dam mruki wy. Jak już rzadko mówicie, to nie mówcie nic. Okej, siódme... No nie!
Nie, mam w dupie to zrozum, Marto. Nie chce mi się oglądać twoich cholernych nagród w pokoju nagród. Nie, tutaj nie chcę iść. Chcę iść na siódme piętro, to muszę się w tamtą stronę kierować. No zaś schody! Tak jak ktoś napisał, czemu tu do cholery nie ma windy? No czemu? Do ministerstwa jest winda w postaci budki telefonicznej. No lecą te schody? No w końcu. Ale tu już windy nie mogli zrobić. Tu musieli dać czarodziejskie schody, które lecą w chuja za każdym razem, kiedy człowiek chce przejść. No Ron, ty mi nawet już nie przeszkadzaj, bo już nawet ty chcesz mnie zdenerwować. Dobra, siódme piętro jest i chciałbym wejść tak jakby po schodkach na górę. A, zgubiłaś plan, to znaczy, że nie jesteś mądra. Okej, okay, gdzie jest to całe miejsce? Wiecie, o co mi chodzi? Bo ktoś mówił odnośnie tych lekcji wróżbiarstwa. W ogóle to nie tutaj? Nie wiem, pewnie to nie było odnośnie w ogóle mojej osoby. Pewnie jakieś tam, nie wiem, jacyś puchoni mają. Albo ktoś, ale pewnie nie my. Ale już tak z ciekawości wejdę sobie, bo jednak człowiek się nudzi. Ja w ogóle tu chyba nigdy luźno nie chodziłem. A mogę tu wejść? Ej, próbuj tam. No Harry! No czemu? Aha, dobra, to jest jakaś niewidzialna ściana. Moi drodzy, to nie da się przejść do tych drzwi. Oj, no i słuchajcie. Powiem wam tak. Potrzebne mi jest wasze wsparcie po raz już kolejny. Ja nie mam żadnej cholernej misji. Nie mam żadnej misji, nie wiem po prostu co mam robić. No bo widzicie, biegam jak ten głupek. Nie wiem, po prostu nie wiem. Gra mnie nie poinformowała, co powinienem uczynić. No chyba, że dostać się do pokoju życzeń. Ej, to jest myśl. To jest myśl. Słuchajcie, gdzie jest pokój życzeń? Spróbujemy się tam dostać. I może to zadziała. Dobra, weźmiemy tak, bo jeszcze będę latał po tym A, dawaj jeszcze raz to. No kurde. Dobra. Pokój życzeń, pokój... A dobra, był? Czy to był... Nie, pokój nagród. No dawajcie. Dawajcie ten pokój, gdzie on jest. Znaczy, wiem, że jestem tak blisko niego i bez mapy pewnie dotrę. Ale czemu nie mam go? Ej, to mi się nie podoba. Ej, serio, tu tego nie ma. Albo jestem naprawdę mega ślepy, albo tego naprawdę nie ma. Ej, no teraz to już się zdziwiłem. Dobra, słuchajcie, spróbujemy to znaleźć mimo wszystko. Zaraz się przekonamy, co z tego wyjdzie. Gdzie ja jestem, gdzie ja jestem? Muszę obczaić mniej więcej, gdzie jestem, to może dojdę tam. Okej, tu nie było chyba tego. Nie, dobra, bo tu jest już chyba wyjście z tego siódmego piętra, tak? Pewnie tak, 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 bo tu jest obraz. Czyli trzeba było chyba zawsze iść tutaj i tu skręcić w prawo i tam do końca czy nie do końca. Czemu to nie zostało naprawione? Nie wiem, ale ja mam po prostu obowiązek to naprawić jako dobry uczeń. Ej, tutaj jest naprawdę sporo rzeczy do naprawienia. No to chociaż ponaprawiam i dostanę trochę punktów i może gra będzie na troszkę więcej procent wykonana. Przed rozpoczęciem tego odcinka miałem chyba gdzieś mniej więcej 55%, więc i tak niedużo. Co tu jest? To można coś aktywować? Cokolwiek z tym zrobić? Nie wiem. A co najlepsze, nie wiem, gdzie jest pokój życzeń. Bo już go zgubiłem. W ogóle nie ma go na mapie. Zaczynam się zastanawiać, czy gra robi mnie aż tak w chuja. Bo tak to bynajmniej, przynajmniej wygląda. Przepraszam, wiele osób mówi, że ja mylę te stwierdzenia i racja, mylę. Ale mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Ja zawsze mylę słownictwo. Okej, dobra, to naprawione. Ej, no naprawdę nawet nie wiem, gdzie jest pokój. No nie, ja jestem po prostu jakiś słaby w tą grę. Już nawet pokoju życzeń nie umiem znaleźć. Nawet on się przede mną chowa. Bo wydaje mi się, że już może tam powinniśmy się udać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ojej, ojej. Słuchajcie, dobra, walić to. Dzisiejszy odcinek kończymy. Ja liczę, że wy jesteście tak pomocni i wy mi powiecie, co robić dalej, bo ja po prostu jestem mega zakłopotany. Nie wiem, nie wiem, jeszcze raz nie wiem. Dlatego proszę was o wielką przysługę. Napiszcie mi, co ja mam zrobić, żeby coś uaktywnić. A my widzimy się już za niedługo. Tak więc cześć i czołem i narka.